Dziękuję za zagadki, a przed chwilą nie było ich mało. Sam jadąc tutaj z Ministerstwa Kultury z Warszawy, przygotowując się do spotkania, sprawdziłem. 160 uczniów dzisiaj. Spojrzałem na całą Polskę, na wszystkie nasze ponad 90 szkół. 2000. Wśród nich jest jedna, jak pamiętacie, która kilka dni temu otrzymała stypendium ministra kultury. W ministerstwie, konkretnie w Warszawie, w Zamku Królewskim odebrała to stypendium. To świadczy o tej szkole, bo pewnie patrząc Państwo na mnie tutaj, na wizytatora, który za te szkoły plastyczne odpowiada, pytacie, gdzie jest ta szkoła? To jest na to między innymi dawno. 2000 nauczycieli, a wśród nich, i to ta niespodzianka, właśnie otrzymaliśmy od ministra informacje. Dowiedział się, jak w tej szkole pracują nauczyciele. I rzeczywiście, Szanowni Państwo, Gloria przyznał to niezwykłe, ważne odznaczenie w bramce brązowej nauczycielowi naszej szkoły. Szanowni Państwo, mam tą niezwykłą radę, że minister jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i wiele uszy nie brakuje. I tą wiadomość mam ogromną przyjemność przekazać. Czy można naszą laureatkę prosić, żebym chociaż mógł kwiatkiem? Pani Maria Karpińska. Można, Pani Mario. Lisa, pan minister naprawdę wie, że tkanina w tej szkole. Ja się ogromnie cieszę, że się znamy, że mogę tą wiadomość zapotwierdzić.